Jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Na Urzeczu, kilkaset metrów od królowej polskich rzek, gdzie rozciągają się kilometry łąk, sadów, lasów, z których postanowiły skorzystać pszczoły, produkując jeden z najsmaczniejszych w okolicy miodów, w czym pomaga im Renata Rudolf, prowadząca księżycową pasiekę. Powiedz nam, jak to się zaczęło, jak się zaczęła twoja przygoda z pszczelarstwem? Zaczęła się bardzo niewinnie, od takiej fascynacji pszczołą, od obserwacji przyrody i od zakochania się w fenomenie pszczelim. Najpierw była to obserwacja, lata nauki, skończyłam pszczelą wolę, mam technika pszczelego z wykształcenia jestem. Także to poprzedziło późniejszy etap, czyli tworzenie pasieki. Zaczęło się od pierwszego ula, który dostaliśmy od naszego sąsiada. Druga rodzina przywędrowała sama, wprowadziła się sama z pustego ula. No i później pomalutku, małymi kroczkami pasieka nasza się zaczęła rozrastać. W tej chwili mamy 50 rodzin. Oczywiście pszczoły zbierają nektar. W poszukiwaniu z tego nektaru wylatują zwiadowczynie w teren i wcześniej zabierają ze sobą trochę pokarmu. No i szukają, tak? Szukają, zbierają. Jak znajdą pożytek, wracają do ula. Dzielą się tą informacją z innymi zbieraczkami, częstują je tym nektarem, tańcząc i komunikują się. W zależności od tego, czy jest daleko, czy jest blisko, są to różne tańce. Robią to wszystko na plastrze, tak? Plaster odgrywa taką decydującą rolę przekazywania informacji. No i zachęcają w ten sposób właśnie inne zbieraczki do tego, aby poleciały z nimi i zaczęły zbierać owy nektar. W naszej okolicy największym, najintensywniejszym pożytkiem jest nawłoć. To taki główny pożytek towarowy. Wokół nas sporo jest nieużytków i nawłoć króluje. Niegdyś niedoceniana, teraz pozyskiwana przez pszczelarzy bardzo intensywnie. No jest to specyficzny miód, bo tak w sezonie zaczynamy od najjaśniejszego miodu, kończymy ciemnym, spadziowym, a nawłoć, mimo że jest bardzo późnym miodem, jest miodem jasnym. Wspominałaś o nawłoci, której mamy tutaj najwięcej i wiem, że za ten produkt z nawłoci otrzymaliście nagrodę. Możesz nam powiedzieć o produktach, które zostały wyróżnione i docenione? Tak, w tamtym roku doceniony został miód nawłociowy. Faktycznie jest on taki przeważający w naszej pasiece. W tym roku natomiast miód wielokwiatowy leśny i trójniak urzecki, trójniak produkowany właśnie z tego miodu nawłociowego. Na pewno jest smaczny. Na pewno. No cóż, Renato, pozostaje nam zaprosić naszych mieszkańców do spacerów, do odwiedzenia Urzecza nadwiślańskiego tutaj obszaru, a także waszej pasieki. No ja serdecznie zapraszam do korzystania z tych darów natury.